Dzień dobry, nazywam się Michał Polasik, jestem profesorem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektorem Centrum Gospodarki Finansów Cyfrowych, a także prowadzę firmę odpryskową Uniwersytetu Technology for Mobile. Dzisiaj opowiem Państwu, dlaczego najlepsze innowacje w płatnościach mobilnych powstają na styku nauki i biznesu. W dzisiejszych czasach gospodarka rozwija się przede wszystkim w obszarze cyfryzacji. Zaczyna się od etapu produkcji, przez dystrybucję, sprzedaż, konsumpcję elektronicznych produktów. Na wszystkich tych etapach potrzebne są płatności rozliczenia, tak aby to wszystko było efektywne, sprawne i korzystne zarówno dla producentów, jak i konsumentów czy sprzedawców. W przestrzeni miejskiej, w przestrzeni obywatelskiej. My właśnie zajęliśmy się tym obszarem. Warunki, w których funkcjonujemy od ponad półtora roku, czyli pandemii COVID-19, również tutaj płatności, zwłaszcza te zdalne, bezdotykowe, mobilne, są kluczowe, dlatego że oczekujemy konsumenci, a także nowe formy sprzedaży. Sprzedaż poprzez automaty, sprzedaż oczywiście e-commerce, która musi być gdzieś dostarczona. Europa to obszar płatności zbliżeniowych, które najwcześniej były wprowadzone w Polsce, w Wielkiej Brytanii, teraz są już standardem. Natomiast w wielu rejonach świata, w Ameryce Południowej, w Bliskim Wschodzie, w Azji, nie ma tej infrastruktury i szybko ona się tam nie pojawi, za dużo kosztuje. Dlatego ważne są innowacje, które pomogą lokalnie wdrażać rozwiązania, które będą tanie i efektywne. Na jednym z takich rozwiązań pracujemy wspólnie z naszym partnerem, firmą Verestro. Jest to rozwiązanie do płatności mobilnych, łączących kartę z wymianą danych przez kody QR, czyli poprzez kod QR, który można zeskanować, wysłać, pokazać, zrobić zdjęcie, możemy zrealizować całą płatność. Ten produkt jest przeznaczony właśnie dla tych krajów, o których wspomniałem. W obszarze cyfrowym sukces danego rozwiązania jest bardzo wrażliwy na komfort konsumenta, jego poczucie bezpieczeństwa. Między innymi tym właśnie zajmuje się nasza firma Technology for Mobile. Powiedzieć, że robimy testy wytrzymałości płatności mobilnych na wszelkiego rodzaju sytuacje, problemy i badamy tak zwane doświadczenie użytkownika z korzystania płatności mobilnych. Na Uniwersytecie w Centrum Gospodarki Finansów Cyfrowych uruchomiliśmy Future Digital Retail Lab. Jest to nowoczesne laboratorium cyfrowe oddające rzeczywiste warunki sklepu czy punktu usługowego, w którym możemy symulować praktycznie każdy rodzaj transakcji. To laboratorium jest finansowane ze środków uczelni badawczej. Dzięki temu mamy licznych partnerów, którzy dostrzegają potrzebę właśnie takich badań. Jednym z nich jest firma e-Service, która pomogła nam całą infrastrukturę przygotować i skonfigurować w tym laboratorium. Takie właśnie badania realizujemy aktualnie dla projektu płatności kodem QR z firmą Verestro. Jest to już etap, który pozwala nam na optymalizację, ulepszanie tych rozwiązań, tak aby one miały naprawdę szansę na wielki globalny sukces, na co wspólnie z naszym partnerem się przygotowujemy. Jeżeli polska gospodarka ma odnieść sukces i znaleźć się w technologicznej czołówce, musi właśnie zadbać o obszar finansów cyfrowych. I można powiedzieć, że te osiągnięcia, które już mamy w tej dziedzinie w Polsce, staramy się wykorzystać i wzmocnić poprzez naszą działalność naukową i badawczo-rozwojową. Pomysł na założenie Technology for Mobile wyniknął naturalnie z badań naukowych, które prowadziłem razem z zespołem od 20 lat w zakresie cyfrowej bankowości. Współpracowaliśmy ze Związkiem Banków Polskim, Narodowym Bankiem Polskim, bankami komercyjnymi, agentami rozliczeniowymi, a także organizacjami Visa i Mastercard. Pojawiło się pytanie, a jak to wdrożyć w praktyce? Trzeba było stworzyć jednostkę, która te badania komercjalizuje. Pozyskujemy też środki z funduszy europejskich, które pozwalają efektywnie rozwijać te polskie rozwiązania tak, aby konkurowały z najlepszymi na świecie.
Thank you.